Dzisiaj lecimy na zdrowo. Z wodą. A tak na serio to siemanko wszystkim. Co tam u was? Witam was w końcu w długo wyczekiwanej sesji z Raymana 2 Revolution. Zagrajmy wy. Ostatnim razem udało nam się przejść Zatokę Wielorybów. Pokonaliśmy świątynię wody i lodu, chociaż to chyba było w pierwszej sesji. No i dzisiaj zmierzymy się z świątynią kamieni i ognia, bo myślę, że warto te lokacje zwiedzić. I to chyba tutaj się szło, co nie? Żeby, kurde, zwiedzić świątynię kamieni i ognia, z tego co pamiętam. Mogę się oczywiście mylić. Nie, na razie nie chcę zapisywać. A nie, tu już byliśmy, bo robiliśmy jeszcze poziom z pająkiem. Oczywiście, że tak. No kurde, no to chcemy stąd wyjść, nie? Da się stąd jakoś wyjść? No dokładnie, no kurde, ja nie chcę tutaj, nie chcę tędy iść, nie żeby coś. Dokładnie, tutaj mieliśmy właśnie przyjść. Czyli do tej studni i, że tak powiem, używamy elevatora, czyli po prostu używamy sobie windy i zjeżdżamy sobie w dół, żeby dostać się do świątyni kamieni i ognia. Bo jak dobrze pamiętacie, jeszcze poprzednim razem również chroniliśmy dziecko Globoxa. Well Bay, to już robiliśmy. Skull Cave. Musimy udać się teraz w stronę Well Bay, ponieważ... Tak jest. Sanktuarium kamieni i ognia. I właśnie teraz sobie tędy idziemy. O! What? Co tutaj się najlepszego stało? Siema, Carmen. Dobra, i gdzie to się szło do tej świątyni? Chyba musimy przynieść dziecko Globoxa, tak mi się wydaje, ponieważ tylko ono jest w stanie nas tutaj wpuścić. Więc gdzie ono jest? A nie, tu się okazuje, że jednak Globoxa musimy, że tak powiem, wziąć tutaj. A nie dziecko Globoxa. Bo widzę, że on tutaj za nami idzie. Chodź. Chodź tutaj, Globox. Przypadkowo w ogóle ten, zeskipowałem dialog z nim, więc... Ale on pewnie tam chyba jedyne, co chciał nam powiedzieć, to to, że musimy go wziąć, żeby ten... Żeby on nam otworzył jakby dojście do świątyni kamieni i ognia. Żeby, wiadomo, Li też uratować, no bo przecież Li też jest zagrożona. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Dobra, chodź, prowadź nas. Tu mieliśmy iść w stronę Well Bay, więc dawaj tutaj. Sanktuarium z kamieni i ognia. Czemu ja zawsze mówię na to skał i lawy? Przecież to jeszcze nie jest ten poziom. Chociaż to powinno się mówić świątynia kamieni i ognia, bo w końcu wersja pecetowa po polsku nazwała ten poziom świątynia kamieni i ognia, więc... Proszę mi tutaj głupot nie gadać, pomidorze. No, co, nie doskoczysz? Co ja mam ten? No, i dawaj. No, dzięki stary, kurde, jesteś mega pomocny, więc... Dziękuję ci za to. W ogóle, kurde, jakie fajne wejście tutaj jest do tej świątyni. Ja aż zapomniałem, kurde, jak to się w tego, w Raymana Revolution grało i, kurczę, powiem szczerze, fajne wejście jest tutaj do świątyni kamieni i ognia. Całkiem pomysłowe, muszę powiedzieć szczerze. Muzyka tutaj jest epicka, nie? To jest dosłownie muzyka wzięta z wersji PC-towej. Ja się bardzo cieszę, że Revolution to w ogóle pokazał, bo to jest pierwsza wersja PlayStation, która pokazała jakby tą muzykę w całości, a nie tak jak w wersji na PS1, gdzie praktycznie no czegoś takiego nie miało w ogóle miejsca, bo wersja na PS1 zupełnie inny traczek miała
Swoją drogą bardzo mi się również podoba wejście tutaj do tego poziomu, że nie wchodzimy bezpośrednio przez portal, tylko właśnie przez takie schodki. To jest w ogóle mega fajne. Fajnie, że oni coś takiego zastosowali. W ogóle Świątynia Kamieni i Ognia to jest poziom stuprocentowo wzięty z wersji PC-towej. Tylko że po prostu troszeczkę przerobiony, jak to w Revolution bywa. Ostrzeżenie, tu jest labirynt, bla bla bla, mamy uważać na robopiratów. Że w ogóle tutaj turyści nie powinni przechodzić. Zacznijmy od tego. No, dużo ich tutaj naprawdę przylazło. Trzech, z czego mieliśmy ich na dwa hity, więc pozdro 600. Nie to. Proszę, chcę w tamten plaster wycelować. Dobra, udało mi się wycelować, tylko mam nadzieję, że nie będę musiał tego drugi raz robić. Aha, i checkpoint mamy tutaj. Rozumiem. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał drugi raz strzelać do tego szkarłatnego luma. Zobaczmy, czy on się w ogóle ten zniszczył. W sensie, czy wiecie, czy on poleciał tutaj, że możemy się teraz go złapać. Ta, normalnie możemy się go złapać, tak więc easy, dobra. Wszystko w porządku. No i mamy znowu złote pięści, których nie było w wersji na PS1. W sumie to jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ich nie było w wersji na PS1. Wydaje mi się, że to było z powodu tego, że jednak Rayman w wersji na PS1 był troszeczkę silniejszy niż Rayman w wersji na PC-ta. Co to była za konfrontacja, proszę was. Dobra, to pamiętam w ogóle z wersji PC-towej, że trzeba będzie dostać się do jednego korytarza, żeby wziąć śliwkę, żeby następnie dostać się pod tą trampolinę, co nas wybiła do góry, gdzie był ten fioletowy lum. Aczkolwiek, żeby to znaleźć, to będziemy musieli się udać tędy. Ogólnie mówiąc o moich wspomnieniach z Świątyni Kamieni i Ognia, to bardzo nostalgiczny poziom i bardzo lubię ten poziom mimo swojej długości. Jest on po prostu bardzo fajny. To mogę tyle od siebie powiedzieć. Jest on naprawdę bardzo spoko i uważam, że jest on troszeczkę niedoceniany przez fanów. Bo wiem, że niektórzy są, co narzekają właśnie na ten poziom, między innymi za długość. Dla mnie on jest całkiem w porządku. And shoot to go forward. Warning, the plum moves in the opposite direction to the one you fire in. If you want to grab it, stand in front of it. You can throw it in the air by pressing the cross button. And you can throw it in front of you by pressing the square button. The plum lets you move on lava as well as water. And why not stick one on a post? When it's far away, shoot it to make it move. Don't hesitate to use it against your enemies. Tia. Wiadomo, no wszystko jakby zostało zachowane poza chyba tą podpowiedzią od Murphy'ego, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, żeby ona występowała w wersji na PC. Aczkolwiek zagorzali fani Raymana powinni mi tutaj wyjaśnić, jeżeli plecę głupoty, a pewnie plecę głupoty, znając mnie. Mówię, niestety tego z wersji PC-towej nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że to jest 100 razy lepsza wersja właśnie niż wersja na komputery. Dochodzę do takiego wniosku, że po prostu no Rayman Revolution jest na tyle ciekawą produkcją, że uważam, że no niesłusznie może troszeczkę jest on nazywany tą słabszą wersją. Dobra, a teraz jednej rzeczy nie kumam, jak ja mam się tutaj dostać? Aha, fajnie, straciłem złotą pięść, bo nawet nie widziałem, że Rayman mi w ogóle przeskoczył. Świetnie, normalnie.
Aha, to na takiej zasadzie działa. O, teraz raptem Rayman się złapał. Pff, nie kumam tego w ogóle. Oczywiście caterpillary również tutaj są, bo jak żeby inaczej, ich nie mogłoby tutaj zabraknąć. No. Weź go teraz, kurde, ten, rzuć mu tą śliwką w ryj. Jak on cię wszędzie widzi. Nie złapiesz mnie, gościu, choćbyś chciał. Bo on tędy nie pójdzie, no nie ma szans. Dobrze, że zniszczył tą śliwkę, bo teraz będę mógł wykorzystać sytuację i ten. I mu rzucić ją w pysk. Aha, fajnie, dobra. Mhm. No to się nigdy nie skończy, to się nigdy nie skończy. Dobra, w końcu oberwał. I co, to tyle? To tyle na to wygląda, czyli w sumie poza tym, że zdobyłem klatkę i parę lumów, to nic szczególnego. Więc będę musiał teraz pokonać całą tą drogę, by z powrotem wrócić do tamtej klatki. Tutaj właśnie był ten cały fioletowy robopirat. I teraz będziemy musieli podążać całą tą drogą, więc wiecie co, ja pozwolę, że tutaj w ogóle chyba zacznę z wami takie dosyć luźne tematy, bo myślę, że na to możemy się jakby trochę przygotować. Bo nic tutaj szczególnego i tak się na razie nie dowiemy, poza tym dlaczego tak długo serii nie było. Więc serii tak długo nie było, dlatego że po prostu miałem troszeczkę lenia i przyznam szczerze, że w ogóle te cztery serie, które teraz zacząłem na kanale, strasznie zaniedbałem, więc za to chcę w sumie przeprosić i teraz mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że w tym miesiącu, czyli w listopadzie, bo nagrywam to w Dzień Niepodległości swoją drogą, tak więc mam nadzieję, że jakoś ten dzień sobie tam spędzacie, to mam właśnie zamiar nagrać jakby te wszystkie cztery serie i je podokańczać, łącznie z Raymanem Redemption, którego już zacząłem w maju, bo myślę, że to jest powód, dla którego powinno się już to skończyć, tym bardziej, że no ta seria za długo już trwa, tak samo jak Revolution. W ogóle ten poziom, tak teraz na chwilę obecną patrzę, że się praktycznie nic nie zmienił. Może poza tam niektórymi sekcjami, które są lekko upiększone. W sensie niektórymi elementami bardziej to chciałem powiedzieć niż sekcjami. Tej sekwencji w ogóle nie było w wersji na PS1, tak więc jeżeli, nie wiem, graliście sobie w wersję na PS1 i uważacie, że, nie wiem, jakieś mieliście glitche czy coś, to ostrzegam was, że nie, to nie są glitche ani nic, nie jest to tak, że wy mieliście jakby złą wersję gry, tylko po prostu tego czegoś, tej sekwencji jakby nie ma w wersji na PSX-a, na PS1. Bo po prostu, jakby to można powiedzieć, twórcy pozbyli się paru klatek. Stąd też nie było jakby, może nie okazji, ale nie było jakby sensu dawania jakby wtedy tej klatki. No skoro nie było tej sekwencji, to po co dawać tamtą klatkę, no nie? No i teraz trzeba było właśnie tutaj wycelować w ten szpikulec albo w ten stalaktyt, żeby dostać się teraz tutaj i zrobić sobie jakby dróżkę również ze śliwek. I dostać się do klatki, która była pod tą trampoliną. Fajnie byłoby zdobyć jakby wszystkie te klatki, mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, już wiem, na czym to polegało. Widzicie, dobrze, że w sumie znowu nagrywam jakby Raymana 2 bardziej opartego na wersji PC-towej, bo przynajmniej sobie utrwalę, jak to, na czym wszystko polegało. A to polega na tym, że po prostu tą samą śliwką musimy rzucać do właśnie następnego szpikulca, żeby dostać się po prostu wyżej. Okej, złapał się.
Spoko. I dostajemy się tutaj. Dokładnie tak. I 25 na 20. 25 na 80. I 2 na 8 klatek. Teraz możemy, myślę, że zrobić sobie cięcie. I zobaczymy się w momencie, kiedy dojdziemy do tego pierwszego checkpointa. To myślę, że będzie najsensowniejszy pomysł. I najlepszy pomysł swoją drogą. Tak więc ja się teraz odmeldowywuję. No, jesteśmy z powrotem. W miejscu, gdzie Murphy nas opierniczał. I teraz lecimy z powrotem, kurde sobie śliwką. Nie boimy się niczego, dokładnie tak. Wszystko mamy pod kontrolą, bo jesteśmy w końcu Rayman. Poza tym Rayman jest tutaj sterowany przez największego Big Braina, więc tym bardziej nie powinno być źle. I teraz możemy pajęczyną się po prostu powspinać trochę. Przy okazji uważając na te caterpillary, które nas będą denerwować. A będą nas denerwować, będą specjalnie kurde nas tutaj atakować. Ale my ich się pozbędziemy. No. I tutaj w wersji na PC-ta byłaby sekwencja, gdzie gra by wam się załadowała. Więc teraz tak. W wersji na PS1 tutaj po lewo byłaby ściana z trawy. Natomiast tutaj mamy teraz dróżkę. I to jest coś, co zostało wzięte z wersji PC-towej i każdej innej wersji. Mianowicie to, że mamy fałszywą świątynię również. W wersji na PS1 nie było konieczności robienia fałszywej świątyni, dlatego że po prostu Ubisoft Shanghai połączyło sekwencję fałszywej świątyni z prawdziwą świątynią. Natomiast tutaj mamy jakby dwie świątynie. Mamy fałszywą i mamy świątynię prawdziwą i fałszywą. To chciałem powiedzieć. Dobra. To schodzimy teraz sobie w dół. No, jesteśmy teraz sobie w fałszywej świątyni. Z tego co pamiętam, to była świątynia przepełniona pająkami i w zasadzie tam chyba jedną klatką. Ale mogę się mylić. Lub dwoma klatkami. Swoją drogą w ogóle ta świątynia bardzo ładnie wygląda w wersji na PS2. Ten silnik Renderware dużo widzę, że zrobił, nie? Bo tak ładnie upiększył sobie tą świątynię, że to jest naprawdę hit. Normalnie Need for Speed hit. O, kolejna klatka. A, fajnie, nie doskoczyłem. Ta, bo muszę operować tymi stalaktytami. Tam przyszedłem, więc teraz musimy iść tędy. Jestem ciekaw, ile tutaj będzie tych lumów. Bo to jest taka dosyć ciekawa, interesująca kwestia. Ale muzyka tutaj jest normalnie epicka, tak fajnie wpada w ucho. Dyn, 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 dyn. O, to jest też zresztą moja ulubiona sekwencja z soundtracku, bo bardzo ją lubię. No i mamy też przy okazji nietoperze, które nas będą tutaj również irytować. Gdzie jest klatka? Ej, ja klatkę gdzieś słyszałem. Thank you.
Ty, no gdzieś słyszę klatkę, ale nie wiem, gdzie ona jest. Chyba, że ona tutaj jest. O kurde, Rayman! Ej, Jezu, ale jak ja tego nie lubię, nie? Bez kitu wciskam X, a on się nawet nie łapie. Wiecie co, ja w ogóle bardzo lubię w Raymanie 2, że przynajmniej nie ma czegoś takiego, że musisz cały level powtarzać, nie? Że jednak, jak zginąłeś w danej sekcji, to po prostu powtarzasz tylko tą sekcję. Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdybyś na przykład teraz w głupi sposób zginął i całą pierwszą sekwencję musisz powtarzać, nie? To by było dosłownie, kurde, moim zdaniem na tyle przesrane, że chyba nikt by się nie podjął w ogóle grania w Raymana 2. Znaczy, pewnie by się ludzie podjęli, ale po prostu by się triggerowali bardzo. Bo to byłby trochę taki mocno wyśrubowany poziom trudności. A trzeba sobie jednak spojrzeć prawdzie w oczy, że Rayman 2 względem Raymana 1 to jest po prostu pikuś. Jeżeli chodzi o poziom trudności, chociaż to też nie jest prawda, bo Rayman 1 na przykład dla mnie już nie jest aż taką trudną gierką jak kiedyś. Ale to wiecie, tu wychodzi jakby takie, bardziej bym powiedział, powiedzonko, że im dłużej grasz w coś, co jest trudne, tym jakby nie sprawia ci to aż takiego już później problemu, no nie? Czyli po prostu w dużym skrócie, kiedy grasz dużo razy w trudną gierkę, tak non-stop, to później ta gierka przestaje być dla ciebie trudna i ona jest po prostu łatwa. I to właśnie działa na takiej zasadzie, nie? Stąd na przykład już nie mam problemów z Raymanem 1. Fakt faktem, gierka może mi sprawić, powiedzmy, często problem taki, że nie wiem, mogę ginąć na prawo i na lewo, ale to już nie jest jakby... Nie powiedziałbym, że to jest najtrudniejsza gierka na świecie, bo kiedyś jeszcze bym to powiedział, jak zaczynałem z Raymanem 1, ale są trudniejsze o wiele gry niż Rayman 1. Dobra. Udało nam się zebrać klatkę.